Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Gelek i zapraszam Was do kontynuacji naszej gry Siberia The World Before. I kontynuujemy od miejsca, w którym żeśmy przerwali, czyli zagraliśmy hymn. Kate Krowerz Akademii zwraca uwagę, jest w fatalnym stanie technicznym, a dziekan okazuje się szantażystą. Zgadza się jej pomóc, ale pod warunkiem, że naprawi ona mechanicznych muzyków z głównego placu. Na szczęście Kate może liczyć na dawnego przyjaciela. Tak, naprawiliśmy te instrumenty, które tam były. Zagraliśmy hymn. Weź dokumenty dane. I teraz mamy wziąć dokumenty dane, czyli udać się z powrotem do Akademii Muzycznej. Zobaczmy, czy jeszcze jakieś podpowiedzi są. No nie, tutaj żadnych podpowiedzi nie ma, więc schodzimy. Zejdź. I udajemy się po nasze dokumenty. No dlaczego nas tutaj... O. Szkoda, że tej kamery nie ma jakoś tam właśnie o, z tej strony. Łatwiej by było sterować, operować. A, dziękuję, dziękuję. Pani koncert był wspaniały. Nawet emerytura mi już nie straszna. Cieszę się, że się przydałam. Zdaje się, że ma pan coś dla mnie. Oczywiście, oczywiście. Proszę bardzo, Dana Rose, tak jak pani prosiła. Dzięki. Nareszcie. A no właśnie. Formularz rejestracyjny dany. O. Adres dany z 37. To chyba dom jednorodzinny, numer 20 Brukeder Nebel. Czyli most mgieł. Znalazła pani wszystko? Tak myślę. Więc dziękuję. I do widzenia. Nie, to ja dziękuję. Udaję się na most mgieł tramwajem, ale poczekajcie jeszcze. Mamy w swoim zasobniku ten formularz rejestracyjny. Ja bym chciał sobie troszeczkę go... Most mgieł 20. To tam obejrzeć. Tutaj był jakiś jeszcze... Żeśmy zaczęli oglądać, znaczy tak... Coś tu mi się pojawiało jeszcze. Jakieś elementy, które chyba mógłbym kliknąć, ale teraz ich nie widzę. Dziwne. Tak jakby można było to otworzyć, ale... Ale chyba nie. No dobrze, to w takim razie, skoro tyle... No to idziemy. Nie wiem, czy tutaj było wyjście. Czy tam dalej, ale zaraz zobaczymy. Tu jest ta restauracja. O, tu jest wyjście. A czy z tymi ludźmi możemy w jakiś dialog wejść? Czy niekoniecznie? Tu chyba niekoniecznie. No to schodzimy. Stary dom Dany znajduje się na moście mgieł. Nadal nie miałem okazji przejechać się tramwajem. Nie mogę się doczekać. Przejedziesz się, przejedziesz, Oskar. A dlaczego ona wróciła?
szukam tutaj myszką jakichś punktów, które potencjalnie moglibyśmy zeksplorować. Tak jak mówię, zależy mi na tym, żeby odkrywać pewne smaczki w tej grze, jeżeli się tylko to uda. Ale chyba tutaj nic więcej zrobić nie możemy. Możemy spojrzeć natomiast na nasze inicjały. Nasze inicjały, które żeśmy tutaj właśnie. Czy coś powie nam? Nic nie powiedziała, szkoda. No dobrze. Słychać dzieci. Gdzieś tam bawiące się. W grze oczywiście, w grze. Tu nigdzie nic nie możemy zdziałać. Myślałem, że może by zajrzeć do jakiejś kafejki, ale niestety się nie udaje. Nie ma tu żadnej interakcji. Nie pamiętam, gdzie był przystanek. Tutaj był przystanek tramwajowy, dobrze. Nie, tu jest kiosk. Myślałem, że to jest przystanek, ale to jest kiosk. A, widzicie, ona już tu dalej nie chce iść chyba za bardzo. Chciałbym troszeczkę to miasto pozwiedzać, ale... ale chyba nam się to nie uda. Tu jest przystanek. Sprawdźmy sobie połączenie. Pensjonat, sklep Millera, Akademia Muzyczna, czyli tutaj, gdzie jesteśmy, a my mamy tutaj... tutaj się dostać. Stary dom Dany. W schronisku żeśmy byli. No troszeczkę jeszcze jest, powiem wam, do zwiedzenia na tej mapce, więc cóż, udajemy się. Czyli znowuż ta sekwencja taka, kiedy podróżujemy. Przez chwilę popatrzmy, czy może coś ciekawego tutaj autorzy gry nam pokażą. Czy to będzie tylko takie... Szkoda, że na przykład, że nie można jakoś patrzeć sobie przez okno, podziwiać, nie wiem, sklepy, krajobraz. No, ale cóż. Rzekłbym, że to naprawdę niewygodny środek lokomocji. Wiem, Oskarze. Obiecuję, że niedługo cię wypuszczę. Okej? Ktoś się dziwnie na nas patrzy. Czyli dojechaliśmy.
Patrzcie, jaki most. Okej, Oskarze. Musimy znaleźć dawny dom Dany. Pamiętasz jego numer, Kate Walker? Według formularza rejestracyjnego z Akademii Muzycznej mieszkała pod 20. Mhm. Dobrze, zobaczmy, co tutaj nam podpowiada. Poznaj najlepsze wieści na temat Wagen. Znajdź stary dom. Rozów. Sprawdźmy tutaj. Nie mogę jeszcze wracać. Wciąż mam tu dużo do zrobienia. No tak. Ja wiem, że nie możemy wracać, tylko myślałem, że można tutaj coś obejrzeć sobie. Ale okej. No to schodzimy na dół. Most wygląda dokładnie tak samo jak w latach 30. Patrzcie. Tylko że jest czystszy, prawie jak nowy, jakby został odnowiony. Jaka konstrukcja. No nieźle. Tu zobaczymy, co jest. 13. 15. Mhm. Czyli tylko numery możemy tutaj na razie oglądać. Dobra. Tutaj coś jest. Oj, tu mamy dużo rzeczy do obejrzenia. Obejrzyj. Książka o historii Wagen w okresie wojny. Może przyda się później. Książka o historii Wagen w okresie wojny. Może przyda się później. Dobrze. A jeszcze przejdźmy sobie z powrotem w tą stronę, bo tutaj coś widziałem, że było ciekawego. O właśnie, to chciałem zobaczyć. Pozytywka. Oskar wersja trzecia. Formularz rejestracyjny, portfel, czyli tu trzeba wrzucić monetkę jakąś. No wrzućmy. O. O. Tania pamiątka. O, ta wersja hymnu Wagen aż kłuje w uszy. No dobrze. To pewne. Tej pamiątki nie wykonano w Wagen. Jak to obrócić? Aha, tak. No. Dodano do ekwipunku. Tutaj coś możemy? Tu możemy jeszcze spojrzeć. 17. Tam było 13, 15, tu mamy 17. Czyli mamy numery rosnące w tą stronę. Ja bym jeszcze nie chciał przechodzić na drugą stronę tej ulicy, ale chyba dalej tutaj nie pójdziemy, bo nam zagradzają, patrzcie. Tu nie pójdziemy dalej, bo mamy zagrodzone. No trudno się mówi, przejdźmy na drugą stronę w takim razie. Spójrzmy. O, tu jeszcze coś do przeczytania było. Gdzie ona idzie? Tak daleko to ja nie chciałem, żeby ona szła 22. Troszeczkę się wróćmy, bo tam było ogłoszenie jakieś. Jakieś mewy? O, tutaj chciałem poczytać to. Co tu pisze? Wygląda na to, że mieszkańcy mostu są wściekli na Radę Miasta. Dlaczego? Przeczytajmy.
Mieszkańcy i sprzedawcy z Wagen, kochamy nasz most mgieł z zewnątrz i od środka. My, niżej podpisany członkowie Komitetu do Spraw Socjalnych Mostu Mgieł, niniejszym protestujemy przeciwko polityce Rady, która ma na celu przekształcenie Wagen w miasto muzealne. Jak próbują tego dokonać? Udzielając dotacji przeznaczonych wyłącznie na renowację fasad w celu przyciągnięcia jak największej liczby sklepów sieciowych. Ta niesprawiedliwa polityka działa na niekorzyść właścicieli domów wysokiej klasy, niezależnych sklepów oraz rzemieślników z mostu mgieł. Dlaczego powinniśmy się tym przejmować? Właściciele nieruchomości zlokalizowanych na moście są zmuszani do życia i pracy w niegodnych warunkach, pomimo wielokrotnych apeli o wprowadzenie programu dotacji pokrywających remont wnętrz. Jeżeli pozwolimy Radzie w dalszym ciągu prowadzić tę niesprawiedliwą politykę, dzielnica wkrótce straci mieszkańców. Pozostaną jedynie piękne fasady, puste budynki i sklepy z tanimi pamiątkami. Co powinniśmy zrobić, aby zachować ducha wspólnoty i niezależne sklepy z autentycznymi wagańskimi wyrobami? Domagamy się bezzwłocznego wprowadzenia programu dotacji na remont wnętrz budynków faworyzującego wagańczyków. Należy zauważyć, że dotacji na remont wnętrz w dzielnicy mostu udzielono jedynie tuż po II wojnie światowej. Akcja została przeprowadzona w pośpiechu po częściowym zniszczeniu mostu w czasie wyzwolenia Wagen. Obecnie znacząca większość nieruchomości nie nadaje się do zamieszkania. Dołącz do naszej walki o fundusz na remont wnętrz zabytkowych budynków na moście. Spotkanie w ratuszu, poniedziałek 21 listopada, godzina 10. Zadbaj o bezpieczeństwo naszej społeczności i naszego pięknego miasta. Komitet do spraw socjalnych, mieszkańców i niezależnych sprzedawców mostu mgieł. I tutaj podpisy, aby uzyskać więcej informacji. Pisz albo dzwoń. Czyli taka sytuacja. No dobrze, znaczy dobrze, no nie dobrze. Zobaczmy, czy jeszcze tutaj coś mamy do obejrzenia. O, tu coś jest. Introspekcja. Popatrzmy. Więc to tu dorastała Dana. Ciekawe, czy rozpoznałaby dziś swoje miasteczko. Pewnie tak. O ile jeszcze żyje. Plac muzyczny zamienił się w pułapkę na turystów, a z kolei na moście czas jakby stanął w miejscu. To trochę upiorne. Jakby dzielnica została zatrzymana w czasie. No i mamy już możliwość kontynuowania, ale chwilę jeszcze popatrzmy na te przepiękne widoki. Zobaczymy, czy jakąś sekwencję jeszcze tutaj autorzy gry nam zaoferują, czy tylko będzie to tyle. Patrzcie, jak to pięknie widać. Woda sobie płynie. Koło, które napędza coś tam. Super. No dobrze. Na moście jest mnóstwo budynków. Oskar, jakieś pomysły, gdzie mogli mieszkać Rose'owie? Sugeruję, żebyś rzuciła okiem na formularz rejestracyjny, który dostałaś od rektora Akademii Muzycznej. No ja wiem, most gdzie. 20. 20. To tam mieszkała Dana w latach 30. Tak, dokładnie. Natomiast ja bym chciał jeszcze się rozejrzeć tutaj. Najnowsze wieści na temat Wagen poznać. Tak jak nam tutaj sugerują w ramach
planu pobocznego, misji pobocznej, nie wiem jak to powiedzieć. Bo taka misja poboczna. Chodźmy tutaj jeszcze. O, tu jakiś dom jest, spójrzmy. 18, dobrze. Tak jak mówię, no nie chcę jeszcze wchodzić tam do tej 20. Tutaj może coś. Tutaj ta książka była, ale. Książka o historii Wagen w okresie wojny. Może przyda się później. No właśnie, tutaj nie chcieliśmy jeszcze brać tej książki, kupować ani przeglądać. I tam też nie możemy podejść. Tutaj nic zrobić chyba nie możemy. Coś mi się tak wydaje niestety. Może jakieś inne książki jeszcze są do obejrzenia? Co? A może porozmawiamy z tym sprzedawcą? Nie, nie da się. Tylko ta jedna książka tutaj jest. Dobrze. Chodźmy jeszcze dalej, zobaczymy czy się uda gdzieś dalej jeszcze tędy dojść. Spójrzmy. 16. Tu nie mamy żadnej interakcji. Tu oczywiście zostawili nam chodnik cały stolikami i krzesłami. I nic tutaj dalej też już nie przejdziemy. Obawiam się, tu jest 14 numer. Jakby ktoś pytał. A tu jest, co to jest za podest? Patrzcie. Nie wiem, co to jest. Jakby winda, jakby coś. Ale nie mamy żadnej interakcji. Nie, nie będziemy chyba tu na górę wchodzić, bo żeśmy z góry zeszli. Ja bym chciał sobie to troszeczkę jeszcze tutaj pozwiedzać. Spójrzmy. 13. I 15. Czyli te numery, które na początku żeśmy oglądali. Dobrze. Chodźmy jeszcze w tą stronę. Chciałbym tą misję, powiem wam, wykonać, żeby dowiedzieć się wszystko na temat wszystkich nowości na temat Wagen. Ale czy nam się to uda? Nie wiem, zobaczymy. O. Tu więcej. Możemy tu wejść. Czyli coś jeszcze na górze jest do zrobienia chyba. Ale nie, tu już jest nasz ten przystanek. Czyli raczej to nie to. Dobra, schodzimy. Myślałem, że tam na górze będziemy mogli jeszcze coś zrobić, ale tam jest tylko ten przystanek. Gra nam się zapisała. Poznaj najnowsze wieści na temat Wagen. No właśnie. Jakie wieści musimy jeszcze tutaj poznać? Na moście jest mnóstwo budynków. Jest. Oskar, jakieś pomysły, gdzie mogli mieszkać Rose'owie? Nie, no ja wiem, gdzie. Rzuciłam okiem na formularz rejestracyjny, który dostałaś od rektora Akademii Muzycznej. Tu wszystko wiemy, co możemy zrobić, tylko ja chcę jeszcze zwiedzić ten Wagen cały, żeby się tutaj dowiedzieć. To ta 13, co żeśmy oglądali, 15. Tutaj chodźmy. Dobrze, spójrzmy tutaj. Jest numer 20. Stary dom Dany. No jest stary dom Dany, ale my jeszcze tam nie chcemy wchodzić. Chcemy poznać te najnowsze wieści na temat Wagen. Przejdziemy jeszcze tam może. Tutaj prosto, da się. Nie mogę opuścić dzielnicy. Jeszcze tu nie skończyłam. Ja wiem, ale ja bym chciał, tak jak już mówiłem wcześniej. Jakaś brama, pudełka. Czyżby tu już więcej nic nie było, tylko muszę wejść do środka?
Przez szybę zajrzyjmy, o właśnie. Przez szybę możemy zajrzeć. Niewiele widać. Tu coś jest? Te pamiątki wyglądają na bardziej wyszukane niż inne. A no właśnie. Niż te badziewne z automatu. No cóż, no wejdźmy w takim razie, skoro nic już więcej zrobić nie możemy. Patrzcie. Guten Tag, Fräulein. Nie odpowie nawet. A, tu możemy tabliczkę. Wszystkie upominki wykonali rzemieślnicy z Wagen. A no właśnie, dlatego są wyższej jakości niż ta chińszczyzna, która tam była w automacie. Porozmawiajmy. Jest tu pani na wakacjach? Tylko przejazdem. No, to witam w moim sklepiku. Frau Higel do usług. Muszę przyznać, że to naprawdę piękny sklep. Dziękuję, Fräulein. Wszystkie pamiątki wykonano ręcznie. To kunsztowna robota. Miejscowych rzemieślników. Szuka pani czegoś konkretnego? No, właściwie to szukam kogoś, a nie czegoś. Kogoś, kto mieszkał w tym domu i pomyślałam, że pani coś wie. Zanim kupiłam sklep na jesieni, miał kilku właścicieli, więc nie za bardzo. Nazywała się Dana Rose. Mieszkała tu jeszcze przed wojną. Liczyłam, że może znajdę tu jakiś ślad po niej, żebym mogła ją odszukać. Aha, no, słyszałam o Rose'ach, ale nie wiem, czy w budynku cokolwiek po nich zostało. Pani tu nie mieszka? Nie. Mieszkam z mężem na przedmieściach. Wie pani, most został splądrowany przed wojną, w czasie pogromu Wageran. O, to okropne czasy. A tuż po wojnie dzielnicę zbombardowano w czasie wyzwolenia. Wiele budynków uległo zniszczeniu, włączając ten. Po wojnie połatano je na szybko, ale raczej są w kiepskim stanie. Jeśli chodzi o pogrom tutejszej społeczności Wageran, wie pani coś? Wiem tyle, co każdy, kto choć trochę zna Wagen, jak sądzę. To było w 38, jeśli dobrze pamiętam. Kilka miesięcy po tym, jak brązowy cień zajął Austrię i Ostertal. Co się stało? Cóż, brązowy cień wszczynał zamieszki przeciw Wageranom pod byle pretekstem. Doprowadziło to do pogromów w anektowanych krajach, także w tym domu. Czy Rose'owie byli wtedy w domu? Tak jak powiedziałam, nie wiem, ale oby nie. Z tego co widzę, budynek nie został doszczętnie zniszczony. Pani sklep jest piękny. Reszta dzielnicy również. Dziękuję. To dlatego, że po wstępnym odświeżeniu Rada Miasta sfinansowała większe prace remontowe na fasadach. Ale prawdę mówiąc, remont wnętrz kazano nam opłacić z własnej kieszeni. Wydaliśmy z mężem całe nasze oszczędności, żeby wnętrze sklepu odzwierciedlało standard, jakiego wymagamy od dostawców. To nie fair. Tak. A jeśli Rada będzie w dalszym ciągu odmawiać nam pomocy finansowej, na moście nie będzie już żadnych mieszkańców, ani tym bardziej niezależnych dobrych sklepów jak ten. Nie zostanie tu nic, poza nijakimi sieciówkami. Jak tam dalej, na moście czy na placu muzycznym? To przez ten pogrom, bombardowanie i niekończący się remont domu. Raczej nie mam szans na znalezienie śladu Rose'ów. To nie do końca tak. Szczerze mówiąc, nie mieliśmy funduszy na remont całego domu. Więc piętra służą nam za magazyn. Tak? Tak jak teraz o tym myślę, to trafiliśmy na stare fotografie z czasów przedwojennych. Leżały tu i ówdzie.
Poprzedni właściciele nie chcieli ich wyrzucać, więc po prostu je tak zostawili. Mogłabym pójść na górę i się tam rozejrzeć? Chyba, że sama przyniosłaby pani te zdjęcia. No, nie mogę teraz zostawić sklepu bez nadzoru. Przecież nawet pani nie znam. No tak, w takim razie mogłabym może rozejrzeć się na górze? Proszę nie brać tego do siebie, ale nie znam pani na tyle dobrze. Przykro mi. A teraz przepraszam, Fräulein, mam klienta. Jeśli dobrze rozumiem, nie udało ci się przekonać sprzedawczyni, Kate Walker. Jak teraz dostaniesz się na wyższe piętra? Nie wiem, Oskarze. Będę musiała coś wymyślić. Mam nadzieję, że mogę ci zaufać, Kate Walker. Znajdź sposób, żeby przejść przez drzwi dla obsługi. No, spróbujmy. Drzwi są tuż pod nosem Frau Higel. Będę musiała ją odciągnąć, jeśli mamy się tamtędy przekraść na wyższe piętra. A wejść nie możemy? Drzwi są tuż pod nosem Frau Higel. No nie możemy. Będę musiała ją odciągnąć, jeśli mamy się tamtędy przekraść na wyższe piętra. Tyle rzeczy. Wolałabym, żeby wciąż było tu pełno obrazów. Zegar. Przepraszam. Muszę obsłużyć tego pana. Przykro mi, ale musi pani poczekać, Fräulein. Przepraszam, muszę obsłużyć tego pana. Czyli nic tutaj w ten sposób nie osiągniemy, tak? A spójrzmy jeszcze tutaj. O, patrzcie. Miejscowa pamiątka. Jakie to ładne. Widzicie? Jak fajnie. To w jakiejś kuli szklanej, jak gdyby zamknięte były. Ten środkowy na jakimś tam wysięgniku. No ciekawe, to nic nie możemy niestety chyba kliknąć. A nie, możemy. Wykonano w Wagen. Możemy tylko tak obejrzeć. Pod spodem nie ma żadnej metki. Może zapytać o cenę? Jeżeli oczywiście się da. Nie wiem, czy się da. Patrzcie, tu jest telefon. A może by tak zadzwonić, żeby telefon zadzwonił, to wtedy ona by się odwróciła swoją uwagę. Nie wiem. Gdybym ściągnęła Frau Higel w tę stronę, mogłabym przejść przez drzwi dla obsługi, niepostrzeżenie wejść na schody. No więc jak właśnie. To zrobić? Użyjmy. Nie. Użyjmy taniej pamiątki, właśnie. Dobrze, żeśmy tu tanią pamiątkę kupili. Spojrzała się na nas? Co to za okropny harmider? Przepraszam pana. No właśnie, my chodźmy teraz do drzwi szybciutko. O, właśnie o to nam chodziło. A, tu cię mam. Okropność.
Zdecydowanie nie pasuje do mojego sklepu. Nie sprzedajemy takich tanich zabawek. A my hyc i już jesteśmy. Świetnie. Frau Higel chyba nic nie zauważyła. Spróbuj teraz znaleźć pokój Dany Rose, Kate Walker. Może trafisz tam na jakieś wskazówki. Dobra myśl. Oby tylko Frau Higel tu nie przyszła. No, zobaczymy. O kurczę. Tu jakieś drzwi. No najpierw tutaj zwiedźmy sobie. Frau Higel pewnie tu sobie odpoczywa. Pewnie tak. O! Rozowie i cimerowie. Tu mamy jakiś tekst, obejrzyjmy. Na pamiątkę nierozerwalnej więzi łączącej Rose'ów i Zimmerów. Podpisane przez Adama Z. A no właśnie. A? Nie możemy tego wziąć, widzę. No ale przecież... Nie jest to... myślę, jakieś wiążące w tym momencie. Zobaczmy, co tu jest. Tu coś mamy na stoliku, ale też jest niedostępne. O! Obejrzyj, czekajcie. Ale ciemno. Nic dziwnego, wszystkie okna zabito deskami. Aha. No tak. Tutaj bym chciał przejść, tu coś mamy. Więcej też. Więcej towarów do sklepu. Mhm. No sporo tych towarów ma tutaj. Były te drzwi. Spróbujmy tutaj wejść, zobaczymy, co będzie. Co to za pomieszczenie kolejne? Ojejku. Jaki tu bałagan. Zdjęcie. Dom po bombardowaniu. Maj 45. Na tym zdjęciu budynek jest częściowo zniszczony. Pewnie zrobiono je po bombardowaniu przed wyzwoleniem Wagen. No. Ciekawe, gdzie może być pokój Dany. Obawiam się, że będziesz musiała sprawdzić wszystkie pokoje na każdym piętrze. No to ładnie. Czy tu coś mamy? Nie mamy, ale to możemy wejść. Aha, czyli myśmy weszli tędy, a wyszliśmy tutaj, dobrze. No to cóż, idziemy dalej. Zwiedzamy pięterko. Tutaj już więcej nie ma żadnych pokoi, czyli musimy iść w górę. Tutaj wejść się nie da, do tamtych drzwi, patrzcie, nic nam się nie podświetla, ale tu możemy wejść, więc wchodzimy. Łazienka, no tak. Nic ciekawego. Mówisz? No to chodźmy tu.
O, ptaki. Szyby wybite. Podłoga się wali. Podwójne łóżko, dużo miejsca. To pewnie sypialnia rodziców Dany. Gdzie jest pokój Dany? Liczba pomieszczeń się nie zgadza. Tego potrzebuję. Czyli musimy zejść niżej. Tutaj mamy jakieś rzeczy, ale to chyba... Nie. Dobra, wyjdźmy sobie tędy. Aha. Portret rodzinny. To pewnie Dana i jej rodzice. Najprawdopodobniej. Czy tu jeszcze nic tutaj więcej zrobić się nie da? Tego też zabrać ze sobą nie możemy. Dlaczego ona tutaj utknęła? Aha, bo tu już jest ten. Czyli ona tu już dalej przejść nie może. Rozumiem. No dobrze, czyli musimy z powrotem tutaj wejść. I tędy wyjść. No bo co innego. Wchodzimy wyżej. Zamurowane. Pewnie w czasie tego remontu po wojnie, o którym mówiła Frau Higel. Na regale na pierwszym piętrze było jakieś zdjęcie. Może podpowie ci, gdzie znajduje się pokój Dany Rose. Na regale na pierwszym piętrze było jakieś zdjęcie. Może podpowie ci, gdzie znajduje się pokój Dany Rose. Na pierwszym piętrze na regale. Szukamy. To nie pamiętam, które to piętro było już teraz. Tutaj? Na regale na pierwszym piętrze. To chyba było pierwsze piętro, mi się wydaje. Na pamiątkę nierozerwalnej więzi łączącej Rose'ów i Zimmerów. Podpisane przez Adama Z. Ale ciemno. Nic dziwnego, wszystkie okna zabito deskami. Więcej towarów do sklepu. Czy to o to chodzi? Czy niekoniecznie? To jest jakaś korbka, ale nie ma żadnej interakcji z tą korbką.
A no właśnie. Gdzie jest jej pokój? Sądząc po oświetleniu i zegarze za Daną, okna jej pokoju wychodziły na północ. No tutaj chyba wiele już nie zdziałamy. Dobrze, wyjdźmy. Dostanie się na schody nie było łatwe, Kate Walker. Proponuję, żebyś dokończyła to, po co tu przyszłaś, zanim wrócisz na dół. No, ma rację. Ale gdzie tego pokoju szukać? Potłuczone lustro, no. Oj, czekajcie, coś tam było. Moment. Jeszcze cofnijmy się. Bo coś tu jeszcze przez chwilę... Wydaje mi się, że... O, właśnie. Nic ciekawego. Aha. Nic ciekawego. Myślałem, że będzie to jakimś kluczem do rozwiązania naszej zagadki, ale okazuje się, że niekoniecznie. To jest ten pokój rodziców z tym łóżkiem. No i to zdjęcie. Tu więcej nic nie jesteśmy w stanie zrobić. Musimy... Poczekajcie, po tej drabinie gdzieś w górę. Moment. Czy możemy gdzieś pójść po drabinie? Zobaczmy, przyjrzyjmy się. Nie. Tu się nic nie pojawia już. Nie, niestety nie. No wszystko, żeśmy zwiedzili. Zamurowane.
Pewnie w czasie tego remontu po wojnie, o którym mówiła frau Higel. A pokój jak nie było, tak nie ma. No nic, słuchajcie, dalsze poszukiwania będziemy kontynuować oczywiście w kolejnym odcinku. A tymczasem się z wami żegnam, pozdrawiam was bardzo serdecznie, zachęcam do subskrybowania, lajkowania, komentowania. No i spotykamy się już niebawem. Trzymajcie się, cześć.